Kolejny odcinek urokiego takiego Baby, a dzisiaj w drugim już odcinku z FNAF Security Breach DLC Ruin zabierzemy się za odkrycie wszystkich zakończeń właśnie tego dodatku. Ponadto zagramy sobie w dwie minigierki na automatach, mianowicie Monty Gator Golf, a także Chica's Feeding Frenzy i co ciekawe odblokujemy specjalny, tajemniczy, ważny przedmiot. Ale nie chcąc spoilerować za dużo, muszę wam powiedzieć, że koniecznie obejrzyjcie ten filmik do samego końca. Ale ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych odcineczków z FNAF Security Breach DLC Ruin, koniecznie teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I zostawcie mnóstwo łapek w górę, tyle ile się da, tutaj poniżej w sekcji komentarzy. Koniecznie zostawcie komentarz o treści hashtag sekrety dla zasięgu. A ja, jak zwykle, oczywiście życzę wam miłego dnia oraz miłego oglądania. No to wracamy, moi drodzy, do tego rozwalonego pizza plexu i dzisiaj właśnie odblokujemy wszystkie chyba możliwe zakończenia gry, a przynajmniej takie na tą chwilę, na dzień pierwszy, jakie są znane zakończenia, więc wróćmy sobie do naszego profilu pierwszego. Ja sobie zacząłem już profil drugi, żeby sobie sprawdzać jakieś hakowanie, jakieś inne takie bzdety. I zaczniemy od chapteru 9, ponieważ tutaj na samym końcu da się mieć inne zakończenie gry z tego, co czytałem. Zobaczmy tylko, czy w dobre miejsce tutaj trafimy, czy ten loading nas tutaj troszeczkę nie oszuka. Okej, już się kończy, dobra. Tak, to jest dobry moment, okej. Rozjaśniłem mocno grę z jednej prostej przyczyny. Chcę, żebyście wy widzieli więcej zdecydowanie. Czy będzie za jasno? Nie wiem, dajcie znać, czy taka jasność wam odpowiada. Ale jesteśmy tutaj gonieni i gdzieś tutaj na końcu mam skręcić w inną stronę. Gdzieś tutaj mam szukać po lewej teraz. Chyba, o nie, to nie, źle. Źle. I jeszcze tutaj kawałek. I tu, o, mamy niedźwiadka. Mamy zakończenie. Okej? Mamy Gregorego jedzącego lody z Vanessą tam i z Helpim? To była Vanessa chyba. Tak mi się wydaje. What the fuck? I to jest jakieś takie dziwne, sekretne zakończenie gry? Czemu tak laguje? Pokazuje mi 144 klatki normalnie. To chyba jest tak specjalnie zrobione. W taki oto sposób mamy jedno z kolejnych zakończeń gry. Nie wiem, jak to nazwać nawet zakończenie. Fazbear ending jakiś? Good ending? Secret ending? Nie wiem, ale skipnijmy sobie i co? I pewnie wrócimy dzięki temu do menu. Oczywiście muzyka z klasycznego Security Breach'a. Ale to było powalone, że po prostu normalnie możemy sobie skręcić w lewo, założyć tą baskę i mamy kolejny ending. Okej, wróciliśmy sobie do chapteru 4. W chapterze 4 tutaj chcę zrobić jedną ciekawą rzecz, mianowicie z tego co patrzyłem już sobie na internecie, mamy ciekawą rzecz do zrobienia, jeżeli nie pójdziemy tam gonić się z Chicą za chwilkę. Tutaj jak pamiętacie, o właśnie, mamy tego całego robotycznego Vani. Tak, dokładnie. I teraz musimy jeszcze to rozwiązać. Oj, no to chwilkę nam to zajmie. Okej, udało się, nice. Mam to zrobione, super. I teraz, jak sobie tutaj zejdziemy, niech ta cutscenka sobie minie. Tak, biedna Chica. Znaczy, czy taka biedna, to ja nie wiem. Okej, niech to się zapali. I zaraz pójdziemy sobie inną ścieżką. Bo to jest taki secret, który powiem wam szczerze, nie jest aż takim chyba wielkim sekretem. Ale jak mi tutaj gra pokazuje ciągle, że nie mogę używać. Chica zaraz tu wyjdzie. Zaraz nam zrobi takiego mini jumpscare'a. Niech sobie tam żre. Biedna Chica i zaraz tu wyjdzie, dobra. Okej, kucnijmy, bo ja też się obawiam. Ja też oczywiście nie chcę jumpscare'a od niej dostać, co nie? Okej. Poszła sobie? Chyba tak. Okej, ona chce tego cupcake'a sobie zjeść. Żryj sobie. Smacznego smakuwa. Dobra, ona mnie nie widzi, super. I teraz tutaj musimy wrócić sobie do tych kamer. I dobrze kojarzę, że to tutaj musiałem najpierw ją sprowadzić. Tak, tym gadaniem musiałem sprowadzić ją. Mhm, tak, samplujemy. Nie patrzę, to jest nam teraz.
Okej. My wiemy. Dobra. I szybko. Zamiast tutaj pójść, gdzie zaraz tutaj będzie cutscenka, musimy tutaj pójść. To normalnie są drzwi, jakby... Ja też bym pomyślał, że normalnie tutaj można wejść. No i dobra, coś tutaj będzie. Tylko właśnie o co tutaj chodzi, nie wiem. Jakby maski nie mogę użyć. O, jest przejście jakieś. A tu, o, jak to poustawiane. O, dzień dobry. Ej, faktycznie, widzowie. Normalnie tutaj mamy maszynę do zagrania Chica's Feeding Frenzy. To jest do zagrania, prawda? To jest jak z tą Princess całą. Jest, można w to zagrać. Nie wierzę. Możemy sobie zagrać na automacie, na maszynie. Fala numer jeden. Co to jest? Wow, a my musimy... Aha, my musimy tak tutaj strzelać. Okej, zbieramy monetki, dobra. To jest super nowa jakaś gra tutaj na automaty. Ej, ale to jest tylko tak jak z tym minigolfem, że... Pogram i to tyle, czy coś faktycznie za to mogę dostać? Fala druga, ciekawe ile tutaj jest fal. Jakaś pizza na górze po prawej, punkciki zbieramy, dobra. I strzelamy pizzką. To jest ciekawe, widzowie. Okej, no spróbujemy jak najwięcej tutaj tajemnic poodkrywać wspólnie. Kurde. Wave complete, nice. Nie wiem co to za boost. Pod prawym przyciskiem myszy. Mogę niby czegoś tutaj użyć. O, jakiś kursor. A to jakaś wroga pizka chce nas zaatakować. Dziwnie mi się tutaj tak myszką steruje. Ale okej. Może damy radę, nie wiem, do 10. fali? Ja tak strzelam, że do 10. Mam nadzieję, że to nie jest nieskończone. Jeżeli to byłoby nieskończone... A, boost to bieganie takie. Okej, żeby tak szybko ominąć. O, spoko to jest. Bardzo spoko, to się przyda. Super, jak coś będzie nas atakować, napierać. Mamy pasek zdrowia na górze, dobra. Fala czwarta zaraz będzie chyba zakończona. Tak, wave 4 complete. Okej, czy będzie tu jakiś boss? To jest też pytanie ważne. Tu. O, co to jest? To jest chyba boss. Okej, wydaje się chyba trudny, ale jakie efekty. Tylko trzeba no uważać. Ej, to się staje coraz większe. To powinno być coraz większe? Holy shit, co to jest? Nie podoba mi się to. O, wybuchło. Co to? O, możemy pod scrollem zmieniać sobie. Mamy jakąś lepszą amunicję. Dobra, to sobie wiecie co? To zostawimy na bossa. Z tym to sobie tak normalnie poradzimy. Tak mi się wydaje. O, teraz będzie coraz ciężej. Mamy więcej. Oberwałem. Nie dostaliśmy więcej amunicji. Punkciki, dobra. Siódma fala. Nie no, to chyba jest do 10. fali, czy nie? Spróbujmy to przejść jakoś. Nie jestem, widzowie, dobry w takiego typu gierki. Muszę się skupić, a jeszcze żeby skomentować to jakoś sensownie. To już jest nie lada wyzwanie. Czemu ja więcej HP nie dostaję, znaczy tych amunicji nie dostaję? Jakby niby 50 tylko? Wave complete, dobra, ósma fala. Za 3 sekundy się zacznie. Tylko 50 jakby pokazuje mi w setkach, że mógłbym to nawet mieć. Trochę to jest nie fair. O, ten chłopczyk strzela do nas. Okej. To musimy się ich pozbyć. A, to są Vanessy! Z Vanessa! Oj. Ale nie, na razie jest dobrze, tylko że no, jest problem z HP. Nie chcę za bardzo tracić tego HP. Bo nie możemy go odzyskiwać jak na razie. Troszeczkę słabo. Ten tutaj tak stoi, nie wiem o co chodzi. Dobra, Vanessa. Kurde. Okej. Dobrze, że ona nie ma takiego zasięgu z tym strzelaniem. Dobra, 9. fala zrobiona. Ile to jest fal? Proszę powiedzcie, że to jest ostatnia. Nie wiem, gdzieś tutaj się pojawi boss. No jest boss. Okej. Oberwałem. To ta broń chyba nie za bardzo mi tutaj się sprawdzi. To jest bardziej shotgun na jakichś takich... Na większe skupisko wrogów. Niż na bossa. Fuck.
Ale nie mogę... Nie mogę tych amunicji, tej kulki rozwalać. No dobra, to jest chyba najlepsze, co możemy zrobić. Ej, nie poszło aż tak źle. Mamy HP, ej. O, mamy jakąś kiełbaskę. Dobra. Dobra, na razie jeszcze wytrzymujemy ze zwykłą amunicją. 500 kiełbaski dostaliśmy. To jest bardziej jakiś taki minigun. Okej, okej. 400. Dobra, jakoś dajemy... kurde, zapomniałem. Głupie te trójkąciki. Te trójkąciki są chyba najgorsze, takie najbardziej zdradliwe. 335. 12 fala się zacznie. Ile to ma fal? Ja jestem ciekaw. Dobra, dobra. Wow. Co to jest? Holy fuck. Co tu się dzieje? To jest cupcake? Mogę... Let's eat. O! A ja chyba dalej walczę. O fuck, ja muszę tutaj dalej z nimi walczyć. Przecież, że... To nie ma takiego... takiej biesiady, ale punktów dostaliśmy troszkę. Ale tylko, że już te kabanosiki mi się kończą. Fuck! Trochę słabo. 13 fala. Trochę marnuję, niestety. Dobra. Okej, skupienie. Nie chcę marnować. Oj. Głupie trójkąty. Dobra, zombiaki tutaj na samym początku. No i ta głupia jedna Vanessa. Dobra. 13 fala zrobione. Troszeczkę HP by mi się przydało. Oj, teraz będzie ciężko. Bossa to jeszcze tam mogę robić, tak? Boss to tam spoko. Co to jest? A, to jest takie kiełbaska, ale tak mało! 50 tylko. Czym ty jesteś? Było blisko. Okej, au. O, jak mi to wyrolowało! Oj, dobra. Chyba dam radę. No. Ile? 14 fala, dobra. Teraz będzie boss. Ja zostawiam tą kiełbaskę. O kurde. Ale się rozstrzelał chłop. Okej, nie jest aż tak źle. Tylko muszę też trafiać, tak? Oj, ta walka... Oj, oberwałem. Ta walka może trochę potrwać. Obym jeszcze odzyskał HP po tym. Nie wiem, czy to jest ostatnia walka. Dokąd to trwa? Ile tego jeszcze będzie? Ale już mnie oczy aż bolą. Oczy aż mnie od tego bolą. Nie mogę się skupić. Ja zapominam o używaniu w ogóle tego boostu całego. Nie używam go. Jakby strzelam czasem byle gdzie, bo staram się skupić na unikaniu tych pocisków. Już wolę jakby wolniej to zrobić, ale bezpieczniej. Bo jak dednę gdzieś, a coś mogłem odblokować fajnego, to trochę dupa. O, super, mamy to! HP prawie pełne, dobra. Możemy teraz pickami strzelać. Nice, ale najpierw to chyba kiełbaska. Oj. Co to było? Oj. Dobra. Okej, ała, głupie te małe trójkąty. Zmieńmy sobie na zwykłe. Oj, trójkącik, dobra, wy sobie tak strzelajcie. Skupmy się na jakiejś jednej Vanessie, dobra. I tutaj ta ostatnia została, okej, 16 fala z głowy. Nie wiem dokąd to ma iść. Fuck. Dobra, 3 trójkąty. Nie wiem, ile się tutaj ich, tych wszystkich kolesi. Respi, ała. Oj, wszystko mi się zlewa czasem. Au. No nie może tak być. O. Fuck, te trójkąciki są najgorsze. Kurde, no jest... Ja...
tracę wszystko. Nie wiem, może jakoś tu HP zacznę odzyskiwać dzięki temu? Proszę, powiedzcie. Tam sobie oni stoją, dobra. Uuu, 18 fala, kurde, jest źle. Jest bardzo źle, co ta picka robi? O! To jest dobre. Game over, nie! Przegrałem. No nie wierzę, ale słabo. Kurde, najgorzej, widzowie. Przyznam wam, widzowie, że jestem teraz na tej 17 fali i jest za ciężko. Zdecydowanie jest za ciężko. Ja nie wiem, jak to trzeba zrobić. Zachomikowałem sobie bronię, ale te ostatnie fale, bo to chyba są ostatnie, 20. O, fuck, no i padłem, no i zjadłem mnie. Na 17 fali padłem, nie wiem, jak to zrobić. Nie mam żadnej taktyki na to. Nie wiem, no niby mógłbym użyć picki, mógłbym czegoś tam innego, ale no nie wiem, no te Vanessy strzelające są najgorsze. Staram się je pierwsze wyeliminować, ale te trójkąciki jako pierwsze są chyba jeszcze bardziej takie, no nie do pokonania, po prostu, nie wiem. Jakby no do tej 10 fali to jest całkiem okej, nie jest jakoś mega trudno, ale później to już się robi, no wow. Jakby ja próbuję na przykład jakąś taktykę w stylu, że tutaj zaczynam od rogu, bo przede wszystkim tych trójkątów najwięcej się spełni, no ale później te Vanessy jeszcze dochodzą. Nie wiem, naprawdę jest ciężko, widzowie. Wiecie, prawdziwą trudnością nie są ci bossowie, bo widzicie, to daje radę zrobić. Ale no niestety, prawdziwą trudnością są tutaj, kurde, te Vanessy z trójkątami. Nie wiem, co ten koleś chciał zrobić. No ale ja pewnie będę za dużo tutaj obrywał. Kurde. No jakby... O kurde. No nie ma to szans. Jakby no mogę coś takiego zrobić, ale ja i tak oberwałem chyba. No nie wiem, no jest 16 fala, kurde. Dawajcie, no 17 fala, co tu mogę zrobić więcej? No mogę coś takiego, ale co to mi daje? Jak i tak się tutaj wszyscy respią? No chyba, że to jest okazja, żebym tutaj porozwalał wszystkich, tak? Bo chyba mnie nikt tutaj... o właśnie, super! Super! Wszyscy biją. No, kurde, no głupie są te trójkąty najbardziej. No jak one się respią chamsko? No jeszcze te Vanessy, tak, tak. Ja walę, no ja nie wierzę. 18 fala. No dobra, dwie takie jeszcze fale, jakbym wytrzymał, byłoby super, bo wiecie, no boss to tam... Nie byłoby mega źle. I ile tych Vaness? No chyba kogoś powaliło. O! Cupcake, jeszcze raz. Poproszę. Nie wiem, czy ja nie tracę przez to HP sobie teraz. Kurde. O! HP? Mam full HP! Czy jest szansa, że ja to przejdę? 19 fala, no nie, no musi to się udać. Musi to się, kurde, udać. Ten shotgun jest dobry. Tutaj dwie Vanessy. Okej. Dobra, wracamy do tego. Na bossa też coś muszę mieć, prawda? Fuck. Skupienie. Picki by się przydały. Ej, czyżby? Ej, dobra, fala 19, to już będzie last boss. To musi być last boss. Tylko jak on będzie przewalony? O, jak on strzela. Chociaż?
No nie no, z takim bossem to jeszcze chyba dam radę. Tak mi się wydaje. Jest szansa, chociaż to będzie długa batalia. To będzie długa batalia, widzowie. Oho. Dobra, dobra, dobra. No spokojnie, jeszcze nic nie oberwałem. Mam full HP w ogóle. To musi być ostatni boss. Nie uwierzę, jeśli będzie jeszcze coś innego. Już nie mamy na przykład żadnych broni więcej do odblokowania. Jakoś sukcesywnie to idzie. Ja nawet nie używam tych innych broni. Nawet nie chcę się na tym... No dobra, mogę. Skupić. Okej. Shotguna z pizzy też nie ma co, bo musiałbym się do chłopa zbliżyć. No full HP mam. To... Poszczęściło... Jest! Game one! Poszczęściło mi się, mam! 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 Jeszcze dodatkowe punkciory. 52 tysiące. Ej, to chyba dużo. Mam nadzieję, że dużo. No dobra, ale... I co dzięki temu dostajemy? Coś dzięki temu dostaniemy? O, wychodzimy stąd. Okej. Aż safe musi się wczytać. Oh, god damn it. Dobra. Jezu, jestem mistrzem za trzecim razem. Insert coin. Ej, gdzie są tutaj mo... It looks like a speaker box. Chica's voice box? Wait. A tu nie ma opisu żadnego. Ej, zaraz, to jest w equipment. To nie jest w collectibles. Ani w AR, no, bo to nie jest cyfrowa rzecz. To nie jest kolekcjonerska rzecz, to jest rzecz do używania. Ej, jak to wygląda? I pytanie, czy jakoś to mogę użyć później na save'ie. Zaraz, ja muszę w ogóle stąd wrócić, bo już przyzwyczaiłem się troszeczkę do tego arcade'a, do klawiszologii z tego. Ja nie wierzę. No, dajesz, wychodź stąd. Nie wiem, czy na kamerze mogę użyć tego, czy jak to wygląda? Mam nadzieję, że tego zaraz nie stracę. Bo teraz, no to... Chica sobie, kurde, tu siedzi. Ale jak to mogę przetestować? To mnie ciekawi. Fuck. No dobra, no to chodźmy tutaj, zobaczmy. Oho! To wiecie co? O, są... No tak, ona mnie miała gonić. Ej, ale chyba będę miał ten item, prawda? Game over. Proszę powiedzcie, że będę miał. Ej, normalnie mam ten item. O kurde, no ale to co, to teraz jak mam to przejść, całą tą rozgrywkę z tym itemem? Żeby to miało sens? No najwyraźniej. No dobra, przejdźmy sobie tutaj i liczę, że zaraz jakieś tutaj kamery kolejne będą, chociaż chyba nie będzie i... Fuck, no jedyne co mogę zrobić, to na przykład zrestartować sobie ten chapter. I zobaczyć. Bo tutaj już chyba nic nie będzie, no. Okej. Dobra, to wiecie co? Odpalmy sobie jakiś inny chapter. Włączyłem sobie jeszcze raz chapter czwarty. Inventory. Mam! Chica's voice box, czy to idzie między save'ami, ten item? No chyba tak. O Boziu! Ej, to ja chcę zaraz tutaj spróbować zobaczyć, do czego to w ogóle służy. Czy mogę z tego korzystać, nie wiem, no zamiast tego głosu Gregorego. Ej, no dobra, jesteśmy. I jak to teraz wygląda? Czy mogę użyć... Chica's voice box? Nie. O. Kurde. Znaczy, no, to jest głos Cassie. O. To po co jest ten... tym item? Czy będę mógł coś zupgrade'ować, ale jakby ten voicebox... Chica's voicebox, kurde. Wiecie co, teraz mam ochotę chyba? Przejść sobie ten mini golf u Montiego. Zobaczyć jak to tam wygląda. A patrzcie tutaj na tą informację, że nie martw się, żaden progres lub znajdźki, nic nie stracimy, to my to wszystko sobie zbieramy teraz. Ej, to może się przydać, to może jakiś będzie faktycznie secret ending, że tworzymy, nie wiem, no, naprawiamy Freddy'ego po raz kolejny, upgrade'ujemy, może jakiegoś innego animatronika, może Roxy. To byłoby ciekawe. Dobra, już jestem. Przeszedłem sobie te 15-20 minut. Monty Gator's Golf. Jestem ciekaw, kurde, czy tutaj też zostanę coś. No nie wiem, te pazury Gatora? Mini golf, golf with your friends. Aż jestem ciekaw tutaj, kurde. Pewnie muszę poniżej paru zrobić, tak? Ale szkoda, że nie mogę mapy jakoś tutaj zobaczyć. Okej. Czyli... To jest coś takiego. No dobra, dziwna będzie tutaj strasznie fizyka, ja nie wiem, no muszę najlepiej poniżej paru, czyli jakbym tutaj już w dwa strzelił, to byłoby super. To też, no nie mogę za mocno. Okej, może nie tak, tylko tak.
i nie wiem, na trzy kreski. Idealnie, dobra, mamy birdie. Mamy w dwa. To jest na razie dobrze. Mamy odcinek z Golf Fever Friends, widzowie. Ogółem w 26 maksymalnie musimy trafić. Oj, szkoda, że nie mogę mapy zobaczyć. Tutaj parę, aż 4. Tam na końcu chyba jest koniec. To wiecie co, nakierujmy jakoś. O tak. Kiedy jest najlepszy moment? Chyba teraz. Mogłem od razu full power. Ale dobra, ej, mogę to jeszcze w dwa zrobić. Jakimś cudem. Widzę tam z przodu. No tylko teraz na płaskim to może... Tyle? Za słabo, kurde. Ale w 3 jestem w stanie zrobić to poniżej paru, więc idealnie by się złożyło. Czyli znowu dajemy 3 kreski. Mamy to. Dobra, jest dobrze, na razie mamy 5. Super, to tylko 9 dołków, dobrze, nie trzeba tutaj aż 18 robić. Czy ja naprawdę... O, mogę do tyłu dawać myszkę. Nice. Tylko że no nie mogę free cam zrobić jakiegoś pod żadnym przyciskiem. No ja tam nie trafię. Pewnie jak tam trafię, to będę miał jakiś hole in one czy coś. Spróbujmy 3/4. Hops. O! Trafiłem 3/4, widzowie, jeżeli chcecie to przejść 3/4. Po prostu 3/4. Hole in one, no kurde, no przecież to mi ratuje tyłek. Pięknie. Pewnie nie wszędzie się da hole in one zrobić. Okej. Okay. Tutaj też ja bym nawet trochę więcej. O, dobra. To i tak pewnie tak miało się skończyć. Jakbym dał full, to pewnie nic by to nie dało. To by nic nie dało, widzowie. Dobra, i tutaj ja bym z połowę. Dobra, odbij się. Aj! Tak blisko, żebym miał... No dobra. To i tak jest dobrze. To i tak jest bardzo dobrze, to jest par, to jest 3. Więc dalej mamy bardzo dużo zapasu. 9 na razie. Gdzie dalej? Tam na samym środku. Okej, okay, jak dam full, to trochę przesadziłem, ale dobra, ej, w sumie nie, o ile tutaj nie odpadnę. Mam nadzieję, że tutaj na tym mogę stać, mogę. Par 2, czy to mnie przesuwa trochę? Co wy gadacie? Co jest, czemu mnie to... Ej, ja nie mogę dalej grać. No i co teraz mam zrobić? No dobrze, to czasu nie ma, ale jakby... Dokądś mnie to chce wyrzucić, czy jak? Czy to jest jakiś bug? Okej, no nareszcie. No i teraz ile? Z 5 może? Jest 5, dobra, mamy par dalej. Ej, na razie nie wyszedłem poza par. Mamy super. Wow, jeszcze 15 ponad możemy. Par 2 tutaj też. Oj. Tu można spartolić, wiecie? To ja bym może bezpiecznie coś takiego zrobił i po prostu to przeskoczymy tam. Nawet jak będę miał troszeczkę więcej, tylko bardziej w lewo, nawet jak będę miał troszeczkę więcej, to trudno. O! Chociaż? No co wy gadacie? Że idealnie w par? No nie wierzę! No, ale jestem dobry w minigolfa. Czemu z chłopakami ja nie mogę nigdy być taki dobry? Aż 13 mam jeszcze. Tylko tutaj co to jest? Tutaj coś po środku? To jest kłoda czy dziura? Wnęka jakaś. Nie wiem. To jest wnęka! Do zrobienia w jeden! To jest do zrobienia w jeden! Nice, drugi hole in one będzie! Wow, 14! No to przecież ja mam aż po 12 tutaj, o Jezu! Okej. No to na takim dołku to mogę trochę spartolić. Ale? No nie jest źle, no pomijałem to, co miałem ominąć. I... nie wiem, spróbujmy z tyle? Nie, jest w dwa! No... Co tu się dzieje? Chyba masz 10 tutaj przewagi. Chcecie mi powiedzieć, że tutaj mogę... Mogę spróbować wejść? Mogłem mocniej. Aj. Szkoda, że nie mogę zresetować. Chociaż, ej, zaraz, ja wypadnę. To chyba będzie reset, no? Bez jaj. No to full power. Jedziemy. No oczywiście, że to jest... z hole in one. O, wow. Nie wyszedłem poza par, widzowie. Absolutnie nie wyszedłem poza par. No i co, i mamy 18.
Under par, get a low score on golf. I coś dostanę? Dostanę pazury może? Proszę powiedzcie, że coś za to jest. To musi być jakiś kolejny fajny item. Ale czy jest więcej minigier tutaj? Ja szczerze nie pamiętam, nie widziałem tutaj więcej automatów. Ja wiem, że tutaj ten minigolf. No i dobra, coś dostaliśmy? Nie? Are you seriously? Że nic nie dostałem? Ale mi smutno teraz. Ja to się tak nagrałem w tego minigolfa, chciałem zobaczyć czy... No nie wiem, nawet maskę kurde głupiego Montiego, wow. No dobra, trudno, to przynajmniej wiadomo, że dostajemy za to osiągnięcie na Steamie i nic więcej. Dobra, to jak tutaj jesteśmy, to przy okazji odblokujemy sobie drugie sekretne zakończenie DLC o nazwie Ruin. I teraz tak, z tego co patrzyłem sobie na internecie, jak mamy tutaj ten pierwszy system kamerowy w Monty Golf 1, musimy wziąć tutaj lupkę do tyłu i widzicie, pojawia się sekretna tutaj kamera. I o to tutaj chodzi, że ja powinienem teraz mieć zamknięte te drzwi i powinny się one otworzyć. Nie wiem czemu od razu mam je tutaj już... Okej, gdzie ja jadę? What the fuck? A, bo może ja jak wcześniej grałem, to przejechałem A oraz D na klawiaturze, może za pierwszym razem. I dlatego, nieważne, chodzi o to, że te drzwi się otworzą i to jest jedna z czterech par drzwi, które muszą się otworzyć. I wtedy na samym końcu gry bodajże dostaniemy jakieś dziwne inne zakończenie. Dobra, i teraz jesteśmy na catwalksach tutaj nad Gator Golfem i musimy się dostać gdzieś tam do tych kamer. Gdzieś tutaj będą kolejne. Zatem jak to szło? Jakoś to było tędy. Kurczę, ja przecież to kilka godzin temu grałem i już tak pozapominałem. Tylko tak, oczywiście muszę pamiętać, żeby nie być ciągle na tej masce. I żeby też nie wypaść stąd. Przez to chyba przejdę. Albo i nie? A, tak, bo ja tutaj muszę wystrzelić pocisk. No tak, racja. Zatem tutaj podchodzimy do tego. I mamy. Dobra, i możemy to zdjąć. I gdzie to będzie? Kurczę, będziemy musieli widzowie znaleźć tą kamerę. Bo tu jakieś będą. Resztą się nie przejmujemy. W sensie tymi kabelkami i tak dalej, bo na luzie mogę sobie przechodzić między rozdziałami. Czy jest możliwość przejścia? Nie. Really? Nie mogę przejść? O, to najpierw muszę tutaj po prawej. Przeskoczę? No jak to nie? No, przeskoczyłem, nice. Okej, dobra, udało się. Dzień dobry. Tu będzie przejście, tak, jest przejście. Gdzieś to kurde jest. Tu chyba stąd się nie dało nigdzie, to trzeba było tędy. I powystrzelać. Tak, tutaj mamy, zatem tu, nie chcę spaść. Widzowie, nie chcę spaść, bo to wszystko wtedy od zera będzie. Czy to są te kamery? Zobaczmy. Nie, to nie są te kamery. Też muszę mieć taką samą, jakąś jedną luźną kamerę. Czyli gdzieś jeszcze tutaj będzie ten jeden system. Zaraz, faktycznie tu jest jeszcze jeden system? Jest jeszcze jeden system kamer. Nawet kilka jest. Okej, powystrzelajmy się zatem. Czyli mamy to. Pyk, pyk i pyk. Dziękujemy. Teraz mogę stąd wyjść? Tak. A, tylko że tu jest przerwa. Okej. Trzeba, kurczę, tu spojrzeć, żeby... Znaczy, trzeba dobrze spojrzeć, żeby tutaj się nie wywrócić, bo ja nie chcę się wywrócić, ja nie chcę spaść. Ja podejrzewam, że tutaj... A nie, sejwuje mi się gra. Sejwuje się mimo wszystko. Monty, co ty tam knujesz już, kolego? Okej, i będziemy mieli tutaj teleport. To przez ten teleport chyba miałem przejść. Okej, i tu kolejny. Wow! Serio? Naprawdę musiałem oberwać? Oh god. A tutaj... Coś mogę? A, bo to było to. Dobra, szybko. Jest. Wychodzimy stąd. Ja cię kręcę, ale dostałem jumpscare'a nagle. Na rej. Gdzie to kurczę będzie ten system?
Czy to nie jest to? Wait a second, a może to? Tu mamy kolejne. Okej, które to kurcze jest? Jeżeli to, to ja się będę cieszył, bo ja już nie chcę tutaj nic robić. Tak, to jest to, widzicie tutaj na górze? Takie paseczki są po prostu. Jest kamera, o, o, o! I widzicie, było zamknięte i się otworzyło. To oznacza, że mamy już to zaliczone. No i nie wiem, i co, i mogę teraz wyjść i mogę już pójść do kolejnego chaptera poszukać. Okej, to widzimy się za chwilkę. No i jesteśmy teraz w tym chapterze piątym, gdzie tutaj musimy, z tego co kojarzycie, tutaj dezaktywować te wszystkie... te wszystkie, jak to się nazywało, nody. I teraz, z tego co kojarzę, chyba były nożyczki, tak? I po tych nożyczkach zaraz mieliśmy tutaj ten system kamer. Co pamiętacie, tak na obkrętkę tutaj szliśmy, o tam właśnie, tak? Tylko, że najpierw, żeby skorzystać z tego komputera, muszę te nożyczki zrobić, ale tak, to chodzi o ten komputerek tutaj. I tutaj na tych kamerach będziemy to mieli, zatem hopsamy szybko i od razu też ten glitch trap, te Vani glitch trap będzie nas gonił. Nie wiem, Entity, nie, Entity to był ten Sandrop i Mandrop, co ja gadam. I odsuwamy tu i mamy. Mamy kolejne i się resztą nie przejmujemy. Witaj kolego, jak... kim ty w końcu jesteś? Daj jumpscare'a, please. Nie chcesz dać jumpscare'a? No dobra, to idziemy do kolejnego chaptera. No i jesteśmy, moi drodzy, chapter numer 7. Dotarliśmy do Bonnie Bowl. I to gdzieś jest tutaj... A nie, ja muszę na obkrętkę iść. Fakt, co ja próbuję zrobić? I musimy tam... jak są te tory? Tory do kręgli? Tak, mogę to nazwać? No tak, tory do kręgli. To tam jest ten komputerek, tak? Co pierwszego noda wtedy wyłączyłem. To tam musimy się udać. Tam jest ten komputer. Tak, tutaj muszę to zdjąć, żeby móc się przedostać. No i teraz po cichutku, jak tylko się da. Oby żaden mi tutaj nie przyszedł. Tędy to dało się? Chyba tędy się dało. No tak, ja jakoś wtedy tędy przyszedłem. Słyszę ich tam. Tak, to będzie tu zaraz tutaj. Okej. Oni sobie tutaj chodzą, zignorować. I idziemy do komputerka. I mamy tutaj ostatnią kamerę. Otworzyło się. I to jest wszystko. Będziemy teraz mogli mieć dostęp do secret endingu, więc zabierzmy się od razu za to. No okej, widzowie, jeżeli wszystko dobrze zrobiłem, to teraz w tym momencie powinniśmy sobie kontynuować normalnie chapter 9, czyli jak zaczyna nas ten mimik gonić, bo przeczytałem jeszcze na internecie, że to mimik nas goni, i po prostu robić to, co zrobiliśmy, tak? To nas doprowadzi po prostu do trochę innego endingu. I to tyle. Tak to będzie wyglądać, więc jeżeli wszystko dobrze zrobiłem, mam nadzieję... Wow! Co to jest? To jest mimik w stroju jakimś? Co? Co to było? Okej, czyli zadziałało, czyli będzie secret ending jakiś. Oh god, co to było? Jak to się w ogóle nazywa? To jest dalej mimik? Ja nie wiem, ja mam nadzieję tylko, że kurczę, faktycznie to jest ta sama trasa. O kurde, ale dobra, to zdziwiłem się trochę, bo myślałem, że się nie uda. What the fuck? Ale to jest scary. Jakie to jest przerażające. Co to jest? To wygląda jak mimik, ale w kostiumie. Mam nadzieję, że on nie jest trudniejszy, że on jest taki sam dalej do pokonania. Ale on głośno biegnie. Szybko, szybko, to było tędy. Mhm, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodzimy. Aj, to się otworzy. A to ten, a tam ten. O, to są te cztery drzwi, dobra, 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 dobra. On jest gdzieś za nami pewnie. On biegnie. Dobra, nieważne. To jest ten secret ending, dobra. I mamy przecież, klikamy, co będzie? Co będzie? To jest jakaś chłodnia? Że nagle zaparowało wszystko? Wow! Ojo, krzypce straszne. Co to jest? Co to jest za ramię? Co się z nim stało? To jest dalej mimik? What the fuck?
O kurde, co? I on padł tak! I to jest koniec, to jest secret ending chyba. No bo nic nie ma to z Gregorem, nic zupełnie, nie wiadomo co się stało. Jakby to jest ending, gdzie Gregorego nie uratowaliśmy i nie wiemy co się z nim stało? Ale Mimik chyba w kostiumie tego czegoś, nie wiem co to jest! Padł. Po prostu padł. Ale jaja widzowie. Co to było? To faktycznie to jest dobre, ale ciężko było to ogarnąć ten secret ending. Jakbym ja sam miał to szukać, to kurde, to by to trwało latami. Ja nawet bym nie pomyślał, że to trzeba o w czterech akurat konkretnych kamerach oddalić to i znaleźć właśnie jakieś takie przejścia. Wow. Dobra widzowie, to byłoby na dzisiaj na tyle. To są wszystkie na ten moment znane zakończenia. Jest szansa, że coś może jeszcze jest. Na ten moment po całym dniu, po prawie 24 godzinach, no dobra, może nie 24, 12 godzinach od daty premiery, to są wszystkie znane tutaj zakończenia. Jeżeli coś jeszcze będzie nowego, no to oczywiście, że zagramy. Mam nadzieję, że i tak dzisiaj dużo pokazałem, więc jeżeli chcecie więcej odcinków z FNAF-a Security Breach Ruin, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie duży łapek za tą moją dzisiaj fajną pracę. No i co, widzimy się następnym razem, trzymajcie się i hej hej!